Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gierki Cities: Skylines w Safe Mode. Kontynuujemy naszą zabawę. Wiem, co wydarzy się już niedługo, czyli to cała strefa będzie troszeczkę chora, głównie przez to, drogę, co tutaj widzicie w tym oto miejscu. Przyspieszymy grę do 22 000 i przechodzimy do miasta stołecznego. Dostajemy od razu obszar 2 km na 2 km, który teraz będziemy próbowali zagospodarować. Zatrzymamy teraz gierkę i zgodnie z tym, co mówiłem wam poprzednio, bierzemy ten oto fragment, żeby później w kolejnym wziąć ten i połączyć już tutaj z naszą autostradą. To będzie o tyle fajne, że fajnie to będziemy mogli sobie tutaj rozplanować. Brakuje mi troszeczkę terenu tutejszego, tego kawałka tutaj. Wiąże się to głównie z tym, że rondo będę chciał tutaj jakieś większe postawić, żeby to ogarnąć, bo tak naprawdę, żeby wszystko wyglądało w miarę sensownie, potrzebuję rondo na 5 wyjść. Jest takie rondo tutaj dostępne, to jest właśnie te rondo, bo ono mi da możliwość do 3 stref dojazdu, czyli dojazdu do tych oto stref mieszkalnych, do tej strefy, jak również do tej tutaj. Jednocześnie będzie musiała zajść malutka zmiana. Otóż ta strefa przejdzie całkowicie w strefy tylko i wyłącznie biurowe, przez co biurowe strefy znikną z tych miejsc pozostałych. Mowa tutaj o tej właśnie, o tym regionie biurowym. Dlaczego? Część z was właśnie pisała mi, że do tych stref, akurat biurowych, wymagany jest transport ciężki, co mnie troszkę zdziwiło, wam powiem szczerze. Myślałem, że właśnie, nie, mówiliście o strefach biurowych, prawda? Dlatego też będę musiał takie coś tutaj zamontować na osobnym całkowicie strefie, czyli cała strefa tylko i wyłącznie odnośnie tego jednego regionu. Jakoś to będzie wyglądało fajnie, pozbędziemy się razu tych rond tutaj, tego ronda. To ogólnie też zniknie, bo to strasznie tutaj syf robi. Będę musiał jakoś inaczej rozplanować, ale dobra. Przejdźmy do rzeczy. Usuwamy to wszystko, jak i również te drogi takie dziwaczne tutaj postawione. I to wszystko stąd może już nam wyparować, gdyż to będzie już niepotrzebne. Teraz przejdźmy do tego, co tak naprawdę jest nam konieczne w tym razem, czyli nasze owe rondo. Czy w tym ułożeniu je damy, czy jakoś tak skręcimy już je od razu? Tak myślę, że jednak damy standardowe, czyli tak jak nam tutaj gra zaproponowała, czyli idealnie się ustawimy tutaj i tak się ustawimy. No to jednak akurat te wyjście po lewej stronie całkowicie mi nie pasuje. Ono tak za bardzo zakręca. Tak bym jednak ustawił się w ten sposób. Czyli tutaj postawmy to nasze rondo. Jest ono przeolbrzymie rondo, wielgachne, coś tam dziwnego. I teraz połączmy się z tym wszystkim, żeby to jakoś obcykać. Tu macie wyjazd, tu macie wjazd, tak samo jak jest tutaj, więc tak również to zrobimy. Tu może leciutkim łukiem wjedzie, może nie aż takim, gdzieś takim łukiem. No tutaj coś na tym łączeniu, tak wygląda to średniawo. Ale to jest z mojej strony pewnie. Średniawo to połączone, więc tak, ok, już będzie w miarę w porządku. Tutaj też zrobimy taki oto wjazd. Możemy to odsunąć troszeczkę w tył. Będzie to wyglądało troszeczkę bardziej, a nie mogę tego odsuwać. Tył już widzę. O, no dobra, tak oto musimy w takim razie zrobić. Ok. Czyli tutaj już mamy to połączone. Ha, tu musimy zmienić kierunek. Prawie przycisk myszki zmieniamy kierunki. I dobra. Teraz tak, załatwmy tą strefę w tym miejscu, to żeby ona wyglądała tak jak powinna. Czyli wszystko to usuwamy z niej. I no, wszystko musimy stąd dokładnie, dosłownie wszyściutko. Tą całą drogę też usuwamy od razu z tego całego naszego kompleksu. To również, powiedzmy, do takiej postaci może nawet być to zostawione. Teraz połączymy te nasze drogi główne, czyli potrzebujemy teraz przedostać się jakoś tutaj z boku całkowicie. Te kurczę, aż by się rondo małe przydało przynajmniej postawić. Małe rondo na 3. Tutaj na końcu, takie ja często stosuję. No też widzicie, jest strasznie wielgachne, może zbudujemy je jakoś sami. No i powinno być aż takie ciężkie do skonstruowania. Spalarnię przynieśmy na tą strefę tutaj. Tutaj mamy jakiś park. Też przenieśmy go tutaj. Mówię, to chcę usunąć, ale na razie póki co to jest, więc zostawmy to. I pociągnijmy te owe dwie drogi. Zacznijmy od tej, że ona była idealnie przy krawędzi postawiona i od razu obok jakoś w miarę równo drugą naszą dróżkę. Teraz tak o, patrząc się, że tutaj w boku chciałbym zjazdy, zakładając, że tutaj zostawimy tą drogę trzypasmową, która jest we wszystkie strony. Skoro ją tutaj chcemy zostawić, pociągniemy ją troszeczkę dalej i od niej zrobimy wjazdy. Wjazdy oczywiście wykorzystamy do tego rampy, więc stąd będzie normalny wyjazd, natomiast stąd w drugą stronę zrobimy to na zasadzie tutaj podnieśmy do góry oczywiście up, page up. To by musiało pójść, może z tej strony pójdźmy tak o. Dobra. Na dwa wystarczy chyba się podnieść tylko i wyłącznie. Czekajcie, teraz muszę mieć, jak to zbudować. Na dwa chyba tylko jest potrzebne. Tak, na dwa. Dobrze, tutaj pójdziemy już malutkim łukiem. Ale takim łukiem, żeby on miał sens. Tak, żeby on się tutaj jakoś tam zmieścił. Nie. Czyli musi on przejść przez to wszystko. Więc tu mogę niby coś małego kombinować, ale to musi wyglądać w ten sposób. Ok. Tu kolejny zakręt. Możemy go jeden stopień obniżyć tak naprawdę. Albo już go połączyć w to, tutaj od razu. Czekajcie, spróbuję to drogę pierw minimalnie przedłużyć, żeby było mi troszkę prościej tutaj operować na tym wszystkim. Jeśli tą drogę przedłużymy, to też przedłużymy analogicznie, więc tutaj mamy już ten zjazd przygotowany. I teraz tą drogę możemy zakręcić tutaj. Ok. Czyli w ten oto sposób to będzie wykonane. Tutaj będziemy mieli w jedną, jak i w drugą stronę, tylko kurczę, tutaj te kierunki mi się nie podobają. Że ten muszą, że one będą się przycinać. Fucking shit. Zrobiłem to strasznie na jakimś odwal się, tak mi się teraz wydaje. Bo to oni jednak muszą z tej strony wyjść. Kurde, nie wiem co mnie w ogóle szczeliło, że tak to dziwnie chciałem zbudować. Okej, zrobimy to tu. Bardziej zakręćmy. Tu. Okej. Teraz pójdziemy tak. Teraz tak, wygląda to komicznie. Ale mi się podoba. Mi się podoba, to jest bardzo fajne. Bardzo to będzie ciekawe, naprawdę właściwie. I teraz zakręcamy tutaj. No i okej. W ten sposób mamy wjazd, jak i wyjazd już przygotowany. Co teraz? Oczywiście te budynki uniwersytetów będą musiały stąd zniknąć. Pójdą na drogę tutaj, czyli troszeczkę w bok ją, tylko i wyłącznie to ustawimy, tą drogę wydłużymy gdzieś o tyle i ten uniwersytet przeniesiemy na tą drogę. Analogicznie oczywiście oni będą musieli do tego dojechać, prawda? No ale nic się na to już nie poradzi. Tutaj brak dostępu do drogi, spoko, 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 nie ma problemu. Tutaj tak, co mamy? Szkoły średnie. Tu mam jedną szkołę średnią, tu mam drugą szkołę średnią. Tutaj macie szkołę średnią? Nie macie szkoły średniej, więc po prostu dam wam tą szkołę. Kurczę, przecież po co mam wam budować osobną szkołę, jak ta tutaj jest i możecie ją spokojnie wykorzystać. I okej. I teraz oczywiście łączymy to wszystko już ze sobą razem. Wykorzystuję tutaj te specjalne drogi, które nie powodują aż takiego pierdzielu tutaj całego. Teraz tutaj aha, tutaj to już się będzie łączyło, więc nie. Więc maksymalnie tak jak mogę, czyli gdzieś tutaj, w tych rejonach. Więc tego oznacza, że ja tutaj muszę rondo budować. Rondo wybudujemy z tych dróg i to związane z tym, że tutaj będę widział jak one będą budowane, czyli daję tutaj łuki i dzięki temu, że mam taki widok, to ja mogę spokojnie to rondo faktycznie stworzyć jako ronda, a później po prostu zamienimy to jako droga autostradowa. W ten sposób po prostu będę miał idealne kółeczko zrobione, bo ten tryb jak widzicie tutaj nie ma tych właśnie znaczników kawałków drogi. I to utrudnia troszeczkę sprawę. Więc teraz możemy zabudować na autostradę. No i możemy podpiąć te nasze owe drogi nowe. Aha, dobra, muszę jakoś tak bokiem. A to jest jednokierunkowa z zaznaczeniem w którą stronę? W tą stronę, ok. Czekajcie, tutaj jest wjazd, a tu jest wyjazd, więc ty idziesz w tą stronę. Ok, teraz obróćmy tą drogę. Tak. Obróćmy to. Czekajcie, bo już zgubiłem. No dobra, już jest w porządku. To ma być zagrać w tą stronę i teraz jest wszystko tak jak powinno. Czyli tutaj mają wyjazd, tu mają wjazd na to oto rondo, z którego będą mieli również, tak samo jak i poprzednio, jedną drogę wjazdową, drugą drogę wyjazdową. Strzelimy tutaj te drogi tak na razie po ukosie, żeby mógł je sobie tutaj spokojnie pooperować nimi. Teraz tylko załatwię od razu, która droga idzie gdzie. To będzie wjazdowa, ta będzie tutaj jechała, czyli wjazd na rondo, ta będzie wyjazdem z rondo. Więc wyjazd z rondo idzie z tego kierunku, w ten sposób, a tutaj idzie wjazd na rondo. No i okej. W ten sposób mamy tu sprawę załatwioną, chociaż kurczę, teraz tak się na tą drogę patrzę, to ja ją po prostu zbuduję o wiele, wiele bliżej, najprościej mówiąc. Czyli przybliżymy to gdzieś do tego poziomu. No i tutaj teraz operując tymi samymi tutaj zasadami zrobimy wjazd, jak i wyjazd. I dobra. Będziemy mieli to załatwić tutaj. Tutaj nie powinno być większego problemu odnośnie dojazdów, ale teraz ten kawałek załatwimy również. On będzie miał swoją osobną autostradę. Czyli teraz stąd, jeśli chcieliby tutaj dojechać, by musieli się wrócić tutaj. Czy z tego ronda korzystać? Kurde, głupie dylematy. To są naprawdę takie dylematy, wiecie, które trzeba oczywiście rozwiązywać. Ale jak wiecie co, zaryzykuję i... Kurczę, postawiłbym jednak jeszcze, żeby opierały się na sobie. Remizy to nie może... Ja mogę postawić na tym, ale mogę stawić na tym. To też załatwię tutaj w pełni tą sprawę. W takim razie ryzyk fizyk. Jednak podpinamy się z powrotem pod tą drogę, tylko że... Zakręcimy, wykorzystamy również tą autostradę naszą nową. Do tego miejsca nowy kawałek i tutaj zakręćmy w ten oto sposób. I tak jak i poprzednio, stosując tą oto mechanikę wjazdu, wyjazdu, zróbmy te owe nasze drogi. Czyli w tą stronę, jak i w tą. Okej. Tylko tu ma być ta droga, ma być akurat odwrotnie. Tutaj jest też, proszę, czekajcie, tutaj jest wjazd, tu jest wyjazd, ok. Więc ten fragment ogólnie już mamy cały zagospodarowany od nowa, tak jak on powinien tutaj się prezentować. Załatwmy teraz te oto drogi w tym kierunku. Więc oczywiście mowa o wjeździe do naszej tej bazy całej. Można zrobić na kilka sposobów, ja wymyśliłem sobie, zbuduję to w ten sposób, że teraz zrobimy tutaj malutki skręt. Albo nawet zrobimy od razu to, co zaplanowałem. Zrobimy wjazd pod ziemię. Tak, odkryłem, że można wjeżdżać pod ziemię i tak się tym zacząłem jarać, że kurde, po prostu muszę wam to teraz pokazać. Robimy teraz wjazd pod ziemię. Z jednej, jak i z drugiej strony. Wygląda to następująco. Potworzyły się takie oto nam tunele tutaj. No kurczę, chciałem, że one były dokładnie jednakowe. Wiecie, w tych samych dokładnie miejscach. To się wiele lepiej wtedy prezentuje. Dobra, tu będzie chyba idealnie. No są prawie dokładnie tak jak powinny być. I teraz te tunele nasze doprowadzimy na wyspę. Tak, dokładnie. Poprowadzimy sobie teraz je idealnie na wyspę naszą. Znaczy wyspę, to jest kurczę półwysep tak naprawdę. Okej. Bo to wiecie... Wyspa, nie wyspa, kurczę, to są niby tylko rzeki, więc kurczę, trudno to powiedzieć dokładnie jak to wygląda. I teraz tak o, wyprowadzimy te od nogi nasze do góry. Muszę do bliżej chyba podjechać trochę. Tu i teraz tu mogę wyjechać. Oj, tylko dopiero tutaj. Kurczę, troszeczkę za daleko. Ja potrzebuję troszeczkę już bliżej. Tą drogę zobaczyć na oczy, ten wyjazd cały. Oj, aż tutaj, kurczę. Nie zmieszczę się z pozostałymi rzeczami. A gdybym z tego miejsca wyszedł, to już tutaj bym mógł się wychylić. Dobra, zrobimy tutaj. Postawię to po prostu, a później to połączę z tamtymi drogami, bo niestety, ale potrzebuję wyjazdu jednak troszeczkę bliżej. Czyli w tych owych miejscach byłoby to chyba dla mnie zdecydowanie najlepiej. Tu będą wyjazdy z tych oto naszych ukrytych dróg podwodnych. Pod łąc będą wskoczyć się tutaj do tego. I tak, jeśli było coś słychać, to to była moja córka. A nie, czy będzie słychać, bo mam to na elektronicznej niani. Tak to się mówi teraz, kurczę. Chyba tak. Dobra, postawimy to w ten sposób. To i tak nie będzie widać tego, bo to jest pod ziemią. Tu musimy oczywiście ustalić jeszcze kierunki od razu, że to załatwmy od ręki, bo później będę miał z tym problemy, znając życie. Więc ta droga jest niepoprawnie, więc ją przełóżmy w drugą stronę. To jak ona powinna być skierowana. Widzę, że nie było niepoprawne, bo w tym miejscu pokazywało błąd. Więc tak te drogi będą na pewno się prezentować. Czyli tu mamy wyjazd, tu mamy wjazd. I analogicznie, tak jak poprzednio to robiliśmy, tworzymy rondo. Jak i przedtem, gdzieś tutaj na środku ustalamy sobie, no muszę normalny poziom przecież wyjść, ustalamy sobie mniej więcej rondo, zobaczymy, czy się zmieścimy się w porządku. I w ten oto sposób stworzyliśmy rondo, zmieniamy teraz je oczywiście na rondo autostradowe i podłączamy nasze autostrady nowe. Czyli tu będzie wjazdówka, tu będzie wyjazdówka. I dobra, to samo robimy teraz tutaj. Wjazd i wyjazd. Boję się troszeczkę, że tutaj będzie zakorkowanie spore. Później to jakoś tutaj spróbujemy rozkminić. Na razie, póki co, tą drogę naszą poprowadzimy tutaj. Też kurczę, też się zastanawiam, czy stawianie tej drogi, jak tutaj widzicie, z autobusami miało sens większy. Na razie utrzymamy tą wersję, że to mają być drogi z autostradami. Ciągle się zastanawiam, czy one faktycznie mają aż taki wielkachny sens. Ale to zobaczymy później. Tak naprawdę doprowadzimy do tego miejsca i tutaj, bo to wiecie, chodzi o ten dłuższy taki pasek, żeby tutaj był prosty wyjazd, żeby oni tam mogli szybciej sobie przejeżdżać. Teraz go tutaj robimy wyjazdówkę, a gdzieś z tego miejsca zrobimy wjazdówkę. Normalną, prostą drogą to zróbmy jednak. Ok. W ten sposób mamy załatwioną tą oto drogę również. Uruchomimy, zobaczymy, jak to będzie tutaj się prezentowało. Troszkę czasu minęło oczywiście, wiem o tym. Tak, dobra, problemy z prądem, bo gdzieś odciąłem któryś kabel. Przy okazji, jak tutaj robiłem te remonty całe. Poprowadzę z tej głównej ścieżki przez ten fragment tutaj kabelek. Jednocześnie podłączę tą strefę z tą. Ten taki prosty dosyć sposób, ale to zapewni nam tutaj większą stabilność energetyczną tych wszystkich regionów. I teraz, tak jak mówiłem, tu jest ten problem wielgachronności zdrowia. Teraz mam nadzieję, że jak tutaj już korków nie ma aż tak dużo, bo jak widzicie, dzięki temu systemowi jest troszeczkę mniej zakorkowane. Oczywiście tutaj jest korek wielgachny, wiem o tym. Dlatego jeszcze myślę, że postawię drogę bezpośrednią stąd, tu. I może to zróbmy od razu. Stąd bym ją poprowadził tak naprawdę, ale bym musiał tą remizę przesunąć kawałeczek. I spróbujmy stąd przeprowadzić tu i tu. Ok. Czyli to ma być taka droga bezpośrednia całkowicie. Wiem, że tu oczywiście potworzą się teraz mnóstwo tych wszystkich świateł. Ale chcę je teraz w większości usunąć oczywiście. Aha, tutaj uznają, że to jest szybsza droga. Więc muszę im tak zrobić to, żeby uznali, że ta droga moja nowa jest troszeczkę szybsza. Zrobimy to w ten sposób. O. To ma być taki objazd dla nich. Że jeśli chcecie, tutaj szybko wjedziecie, bez większych tam problemów. Tu będziecie musieli troszeczkę czekać, a dzięki temu to prostemu objazdowi dojedziecie prosto do celu o wiele szybciej. Tu się o to głównie rozchodzi, że przez to właśnie mamy te wszystkie problemy z tymi dojazdami. Bo one trwają zbyt długo. No i to ciągle są uparci. Ale nie, już w większości widzicie, chcą jechać tędy, więc już powoli to zaczyna tutaj fajnie wyglądać. Zobaczmy sobie szybko zakorkowania tutaj. Nie, nie to, tylko to, korki. Korki główne są oczywiście na tej całej drodze. Tutaj na tym wszystkim, ok, spoko. Tutaj wjazdówka ma problem. Przez to skrzyżowanie jest tutaj. Pewnie tutaj są światła, prawda? Są tu światła? Są światła. Wyłączmy światło, ustawmy priorytety w ten sposób. Tak samo tu ustawię te priorytety. Kurczę, wiecie, najgorsze jest to, że te priorytety, ja tutaj ustawiam za każdym razem, one przestają po chwili działać i nie mam pojęcia, czemu tak się to dzieje. No ale tak to jest, że one się usuwają. I to jest troszkę chore, bo jednak zależałoby mi, żeby ten objazd był naprawdę, naprawdę szybki. Ale te priority. Okej. Czyli tutaj teraz powinno być troszeczkę to fajnie rozdysponowane. I oczywiście jest problem teraz z biurami. Załatwmy tą sprawę, właśnie może tą strefę przełożymy na biurowo, skoro i tak tutaj ludzie tutaj giną, w tej strefie akurat giną ludzie, nie w tamtej. No może tą strefę załatwmy na biurówkę i to chyba będzie miało sens. Czyli tak, przejdźmy tutaj i widzimy, gdzie są jakie budynki. Usuńmy wszystkie mieszkalne w takim razie. Czyli pousuwajmy wszystkie te tereny tutaj, co macie. Po kolei wszystko tutaj wokoło znika teraz z tej strefy. Wszyściutko. Oni niech pójdą do mojej nowej strefy, tam, która jest wybudowana. Ona ich na pewno pomieści, bo tam jest sporo wolnego miejsca. Nawet chyba mam sporo terenów chyba niezagospodarowanych tam jeszcze. A tutaj te wszystkie kawałki przerobię na... Czyli sklepy te tutaj też usunę. To oczywiście poprawię zaraz. Nie wiem, czy lepiej, bo ja wiem, jakieś z automatu to wszystko usunę. Nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby jakieś jedne wszystkie myszki daną strefę, daną strefę całą usunąć. Ale chyba się nie da takiego czegoś wykonać tak szybciutko. Dlatego zrobimy to w ten oto sposób, że robimy to w taki oto też prosty i zarazem również, jak widzicie, dosyć szybki sposób. Więc wszystkie strefy tutaj pousuwałem, no i teraz zamontujemy tutaj na nowo. Z tymi tam nie ma dojazdu, chyba nie ma problemu, bo chyba nawet się oni tutaj nie zbudują, bo jak mają tam dojechać tak naprawdę. I dobra, czyli ta strefa tutaj jest przerobiona, czyli analogicznie te strefy usuńmy. Ale tutaj dajmy handlówki jednak w tych miejscach, póki co. Czyli tutaj w tą stronę pójdą na handlówki, a zewnętrzne, czyli ten pasek zewnętrzny pójdzie jako mieszkalny. Czyli to wszystko niech teraz przejdzie jako mieszkalny. Więc szczerze mówiąc, po prostu niech oni przejdą z tamtego kółka po lewej stronie do kółka po prawej stronie. I to również załatwi ten cały problem tego naszego przemeblowania aktualnego, które jak najbardziej jest konieczne. Dlatego miejmy nadzieję, że wyjdzie to jakoś bez większych problemów. Oczywiście głównie ta strefa nas utrzymuje. Tutaj widzicie też jest sporo tych stref nieprawidłowych. Według tego, co wy mówiliście zresztą nawet. Więc chciałbym to oczywiście poprawić. Tu jest korek na jaką długość? Mniej więcej mogę określić. Wow. Na długość olbrzymią, już wam to mówię. Tak, widzicie? Korki są straszeczne. Muszę będzie jeszcze jak to rozwiązać w inny sposób. Ale na pewno te ronda mi troszeczkę tutaj tę sprawę ułatwią. Czyli na to zastosowanie tego wielgachnego ronda tutaj i tych rond tutaj pośrednich jak najbardziej ten problem nam mniej więcej rozwiąże. A tutaj strefa biurowa będzie załatwiona. A właśnie przy okazji strefy biurowej recykling nie... Zakaz handlu ruchu ciężarowego to już możemy uruchomić, bo tutaj głównie będzie ten ruch ciężarowy. Nie będzie tutaj w ogóle nic odnośnie mieszkańców. Nie będzie tego, bo tu są budynki handlowe, więc to też odznaczamy. Podatków tutaj nie dajemy wam co szale większych, a nawet bym dał wam ulgi dla biur. Stawka troszkę mniej będę zarabiać przez to, ale na razie niech to będzie. Recykling chyba nie jest ważny tutaj. Parki, rekreacje też chyba nie są bardzo, bardzo istotne. I dobra, to będzie wszystko. I oczywiście będziemy musieli załatwić sobie jednak transporty tutaj. Transport publiczny, bo podejrzewam, że przez to mogą mieć też takie spore problemy. Tutaj myślę o metrze. Nie wiem, czy już metro jest. Metro to jest tutaj. Dobrze, gdybym miał tutaj metro załatwić sobie, jak bym tu mógł je postawić? Gdzieś na środku, bo chyba najlepiej je strzelić. Więc tutaj to jest... A, to jest troszkę inny widok. Czy to jest standardowa, to jest z modyfikacji. Rozumiem? Tak. Wiecie co? W takim razie zbudujemy to z modyfikacji, kurczę, jak najbardziej. Usuń. Tak, rondo zburzymy. Zamontujemy to. Tylko teraz tylko to. Miejsce jest zajęte. Możemy tu postawić. I tak chyba zrobimy. Tak to wygląda. Metro jest już ustawione. Zamontujemy dokładnie tak samo metra w każdym tutaj miejscu. Też na tych oto drogach, w tych oto miejscach. Zobaczymy zaraz jak to połączymy razem, żeby to wyglądało w miarę sensownie. Tutaj, następnie tutaj. Na tej drodze to miało być tutaj, w tym miejscu gdzieś. No gdzie tutaj dać miejsce? Tutaj jest miejsce, ok? Czyli macie tu, tu. Następnie wjedziesz tutaj. Dobra. Czyli takie kółko zrobisz w tym miejscu i tutaj wrócisz. Może jeszcze objeżdżając przy okazji tutaj ten fragment, co jest tutaj w tym miejscu. No i dobra, teraz połącz to wszystko razem. Ja tu też mogę dawać takie fajne łuki. Aż czyli jest taki mniej więcej łuk, czyli jedno damy połączenie. Może nie aż taki wielki. Tutaj. Następnie stąd damy łuk tutaj. Stąd damy łuk tutaj. No i analogicznie ten fragmencik i ten. Takie coś. Tutaj. No tylko kawałek wygląda chyba najgorzej. Tak naprawdę. A czekajcie, teraz skoro metro już mam, to co, już nic więcej nie muszę? Aha, czekajcie. Tutaj. Zbuduj stację. Stwórz. Rysuj. Czekajcie, jak to działa? Dobra, żeby to działało, trzeba stworzyć przynajmniej jedno rondo, znaczy jedno metro, czy tą stację metra zwykłą, bo z tego tego modu nie można niestety rozpocząć tej zabawy naszej. Teraz tylko, czy mogę rozpocząć kolejną trasę? Nie, tu mogę przeciągnąć. Utwórz nową trasę. Aha, no to jest jedna. Czy mogą być dwa takie kursujące obok siebie? No nie, zostawmy na razie na tym jednym. Czyli nasze metro zaczyna swoją zabawę. Jestem bardzo ciekaw, jakie będzie zainteresowanie nim. Nie wiem, czy to będzie jakiś tutaj widoczny na mapie, gdy on będzie kursował czy coś. Na razie tego nie widzę, ale dobra. Zajmijmy się teraz oczywiście tutaj jeszcze autobusami, bo to też jest dosyć istotna sprawa. Zajezdnia autobusowa. Zbudujemy ją w kilku niezależnych miejscach, czyli powiedzmy pierwsza będzie tutaj. A prąd, potrzebujesz tych wszystkich innych pierdolek. Prądu macie, wody faktycznie możesz nie mieć, więc tutaj proszę twoja woda. Tu macie pierwszych, tu macie drugich przyjaciół, będziecie mieli w tym oto miejscu. Zamontowanych trzecich w tym, jak widzicie tutaj rozdzieliłem to jednak. Tak będzie to wyglądało w miarę dobrze. Ty będziesz w tym miejscu zamontowany. Czyli raz, trzy. To będą takie niezależne źródełka, odnoście was. Teraz tak o, przystanki, na szczęście przystanki jak widzicie nie psują nam tutaj dróg, więc to jest oczywiście spoko. Aha, teraz tylko przystanki powodują to, że... A tu będę miał ile przystanków w ilu miejscach będę miał, okej. I tu mogę chyba kilka różnych tras potworzyć. Więc zrobimy to w ten sposób, czyli ja montowałem te drogi lepsze. A jest teraz... Wow! Tak wokoło będę musiał jechać? Czekajcie, jeszcze raz, że muszę jakoś ciekawie to obmyśleć, jak tą drogę tu zbudować. Tak naprawdę tutaj ten nasz przejazd cały. Wiecie, czym więcej oczywiście przystanków, tym dłużej to będzie trwało. Więc zastanówmy się nad tym jeszcze raz, jak to zbudujemy. I zaczniemy po prostu może od któregoś z tych naszych po prostu miejsc. Najprościej mówiąc. Powiedzmy, że ten będzie objeżdżał ten cały ten teren, więc niech zacznie od ronda. Powiedzmy, na każdym z tych trzyma się raz. Później pojedzie po każdym z tych, czyli ogólnie on będzie zbierał tutaj tych ludzi. Owych. Każdym z tych kawałków. Mówiłem, ta strefa mieszkalna jest olbrzymia. Dlatego nie ma co się dziwić, że naprawdę będę chciał, żeby ona była jak najbardziej tutaj objechana przez ten nasz autobus. I z powrotem. No i dobra. To jest tylko i wyłącznie to nasze miasto załatwione. Teraz kolejna trasa. Utwórz nową linię. Kurczę, kolory przydałoby się tutaj. Gdzie jest chyba opcja zmiany kolorów tych tras wszystkich? Ale kurczę, nie pamiętam, że gdzie. Dobra. Ono tylko i wyłącznie objedzie tych tutaj na samym środku i wyjedzie od razu w kurs. Załatwi tutaj tych. Też tylko i wyłącznie tutaj dwa przystanki. I stąd od razu wyjedzie. I załatwi tutaj też dwa przystanki na środku tutaj. I wróci się z powrotem. Tylko i wyłącznie w ten oto sposób. Kolejny kurs. Kolejną linię to utworzymy. Będę stworzył też w tym miejscu. Będzie to znowu objechanie dwóch punktów tutaj. I tylko i wyłącznie zaliczenie strefy tutaj naszej biurowej. Bo oczywiście chodzi tutaj o to, że właśnie tutaj ludzie będą głównie mieli przyjeżdżać. Żeby tutaj mają przyjeżdżać, żeby oni nie mogli pracować. Zakończ. Ok. 3 trasy zrobione. 3 trasy, gdyż mam 3 zestawy tych panów. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Oni się jakoś sami przypiszą do odpowiednich linii? Chyba tak. Mają swoje po prostu trasy, które mają objeżdżać. Może to mi troszeczkę zmniejszy ilość tutaj samochodów. Bo to byłoby dosyć przyjemne, jakby te ilości samochodów byłyby troszeczkę zmniejszone. Tutaj mamy na razie co? Metro. 4 osoby tygodniowo przejechały się nimi. Jest super, naprawdę zawsze to marzyłem, żeby aż 4 osoby nam przejechały. Kurde, to jest chore, naprawdę, serio. Aż takie wartości tutaj wielgachne mają być. No, pogratulować wam życzę, naprawdę, pogratulować. Zamontujmy tutaj przemysłówkę. Tak myślę, żeby tutaj ją zamontować jednak. Ale ona będzie zamontowana pod te drogi, co idą tutaj. W te dwie drogi, co tutaj widzicie, w tą stronę. One będą nam służyły do późniejszej zabawy. Nie dzisiejszej, ale następnego dnia. Gdyż tu będę chciał stworzyć strefę stricte stricte produkcyjną, ale już produkcyjną. Czyli ona będzie tutaj dymiła, czy to będzie ta strefa, co jest tutaj, przełożona w to miejsce z dużą ilością portów. Bo to właśnie mi na portach na górze będzie zależało, żeby ona się fajnie nam rozwijała. I oczywiście ludzi potrzebujemy bardziej wykształconych, co mniej więcej tutaj próbuję już załatwiać, żeby ci ludzie faktycznie byli mądrzy. Te strefy tutaj też trzeba wszystko oczywiście zamienić, czyli te strefy, które macie w tych oto miejscach, wszystkie trzeba zamienić na strefy z mieszkańcami, a pozbyć się całkowicie tutaj biur. Tu mają ludzie tylko i wyłącznie mieszkać. Zbudują mi pewnie korki, jak stąd do Arabii Saudyjskiej, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, aż tak bardzo przynajmniej. Że jednak jakoś ludzie sobie podradzą z tymi problemami natury korkowanej. Po prostu korzystajcie bardziej z udogodnień, co wam tutaj udostępniłem już teraz. Czyli korzystajcie z naszego transportu. I to będzie najprostsza możliwość tutaj pozbycia się wszelakich korków, jakie tylko tutaj mogą nas złapać. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii na ten temat. Co wy sądzicie na temat tego całego rozwiązania? Z tą serią oczywiście nie kończę, bo też były takie głosy, Safe, co kończy z tą serią? Nie, teraz po prostu byłem chory przez dłuższy czas i musiałem sobie pierw z tą chorobą poradzić. Teraz już jestem zdrowy, więc możemy wrócić do naszej zabawy. Tą strefę też oczywiście usuwamy. Tutaj damy sobie handel. To też będzie chyba w miarę w porządku. Gdyż pewnie teraz handel tu będzie nam brakowało jego, bo oczywiście mamy bardzo dużą ilość tutaj mieszkańców, więc oczywiście handlowcy też oczywiście tutaj będą mieli co porabiać. Więc tutaj też oczywiście to im dajmy, żeby mogli sobie tam spokojnie pracować. No i dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, a właśnie też z widoku jakoś ciekawego. Myślę, że ten widok chyba idealnie obrazuje to, co dzisiaj się działo, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, lajkowaniu, nie powiedziałem, tylko oczywiście znowu napisałem na początku, zresztą standardowo już O takich rzeczach, które są bardzo ważne, nie mówię na początku odcinka. Niestety. A później to wygląda jak wygląda. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim.